Cześć, witamy Was w Waszym ulubionym podcaście Neurofreaky. Mamy siódmy odcinek drugiego sezonu i jesteśmy Waszymi ulubionymi terapeutami, wiadomo, czyli Patryk Sobotka i Maciek Duczyński. I dzisiaj będziemy mówili na super ważny i jakże kontrowersyjny temat, jak jedzenie robi z Ciebie dzbana. I przygotowaliśmy tutaj całkiem sporo takich różnych fajnych tematów i myślę, że w ogóle tak, dietetyka to jest temat, który jest totalnie pełen różnych mitów, dziwnych przekonań. Ja kiedyś w ogóle myślałem, że fizjoterapia to jest takie miejsce, gdzie jest dużo tych nieporozumień, dużo różnych modeli, dużo różnych przekonań, no ale okazuje się, że chyba w dietetyce jest tego nawet więcej. Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że po prostu to jest dlatego, że jakby zacząć wchodzić w fizjoterapię i dostrzegać różne fajne niuanse, szczegóły, tak, które tak naprawdę jest ich dużo, jest właśnie takich mitów, które już ciągną się dziesięciolecia, a to dietetykę jakby kojarzyłeś mniej, a potem wchodzisz w dietetykę i się okazuje, że tam jest w sumie tyle samo, a może nawet więcej. Podejrzewam, że jakbyśmy weszli w psychoterapię, to byłoby tak samo dużo pewnie tego badziectwa. Ale myślę, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, że akurat jedzenie to jest coś takiego, co jest z nami od tysięcy lat. Tak. Akurat fizjoterapia, tak, no tam były takie różne przekonania, ale to nie miało aż szans się tak bardzo mocno rozwinąć, jak wszystko to, co związane z jedzeniem. No bo to jedzenie jest różne w różnych częściach świata, jest bardzo mocno związane z kulturą, bardzo mocno związane z naszym zachowaniem, w ogóle z takimi przyzwyczajeniami społecznymi, i tak dalej, więc tutaj mogło tego narosnąć totalnie, totalnie dużo. Tak. Może zacznijmy od tego, że tak, powiedzmy tak, dlaczego tak naprawdę my tutaj w podcastie Neurofreaky, gdzie teoretycznie pracujemy z pacjentami raczej, bardziej manualnie, tak, manualnie, ruchowo i tak dalej, to mówimy o jedzeniu. Nie jesteśmy osobami, które jakby specjalizują się w jedzeniu od lat, można powiedzieć. Jesteśmy też dietetykami klinicznymi w sumie. Ale okazuje się, że nie możemy na to jakby patrzeć tak w ten sposób. Nie mówić nic pacjentowi o jedzeniu, bo się okazuje, że pacjenci mają tak dużo zaburzeń związanych z fizjologią gdzieś tam, z metabolizmem, z trawieniem i tak dalej, które utrudniają nam naszą pracę, że jakby takie podstawowe rzeczy no tym pacjentom musimy przekazywać. No nie możemy tego tak zostawić po prostu samopas. To się okazuje, że ta nasza praca jest bez sensu. Pacjenta tak naprawdę, to, że przychodzi do nas, jest w ogóle, to nie ma znaczenia, tak? Dopóki on tam czegoś nie zmieni w swoim życiu, to nic to się nie wydarzy, więc powiedzmy, to żywienie jest u nas bardziej istotne od momentu, kiedy zajmujemy się bardziej kinezjologą na pewno. No, to na pewno. To jest taki standard, który często pojawia się u mnie w gabinecie. Może powiem o takich niuansach, jak często to wygląda, bo myślę, że dużo osób może to mocno interesować. Natomiast ja bardzo mocno współczuję dietetykom. Totalnie, bo jak jeszcze lekarzom też współczuję, bo ludzie tak naprawdę dzięki doktorowi Google są w stanie znaleźć diagnozę i tak dalej. Ale fizjoterapeutom też trochę współczujesz. Też, tak. Też współczujesz. Ale dietetycy mają przerąbane. Bo każdy Polak, jak mi się wydaje, że on wie, i widzę też po swoich pacjentach, wie wszystko na temat zdrowego odżywiania. Czyli on myśli, że się odżywia genialnie. Tak. Czyli jest tylu w Polsce dietetyków, co ludzi powyżej 60 roku życia. Strategów polskiej kadry narodowej w piłkę nożną. Tak, ale jednocześnie skąd tam ta dietyka się wywodzi w Polsce? Większość osób, które zajmowało się dietyką jeszcze niedawno, to były osoby, które były związane ze sportami kulturystycznymi. Dużo takich. Bardzo dużo osób takich jest. Teraz jest trochę mniej, bo ta kulturystyka nie jest taka popularna, no, powiedzmy tak, to. Tak. Ale jak pomyślimy w kategoriach też na przykład, nie wiem, w ogóle żywienia, tak? No, myślimy w ogóle o dietetyce, to na przykład, nie wiem. Na przykład jak mam takie rozbieżne uczucia, bo na przykład myślę sobie o żywieniu, ale myślę sobie na przykład o szpitalu i żywieniu w szpitalu. O, właśnie. I o dietetykach, którzy układają te rzeczy. I wiesz, i ludzie jakby nie wiedzą, że może to jest istotne. I jednocześnie jak twoje żywienie wygląda lepiej niż te szpitalne, to już jest super. Okej, okay. No właśnie. I tutaj jest też sporo nieporozumień, bo to, ja to mogę dokładnie odnieść do fizjoterapii. No bo to, co my robimy w gabinecie i to, co robi, no umówmy się też,
ogromna ilość fizjoterapeutów w Polsce nie ma specjalnie dużo punktów takich wspólnych, takich punktów zaczepienia z tym, co się robi w szpitalu. Nie. W ramach fizjoterapii. Tak samo, no dobra, ale też jest trochę inna specyfika. Tam są trochę inni pacjenci. Ja już zakładam nawet, ja nie mówię o takiej poradni przyszpitalnej, tylko o tym, co stricte się robi z pacjentami, którzy są, nie wiem, na kardiologii, powiedzmy, albo na ortopedii. Zaraz są, powiedzmy, w jakiś tam stan pooperacyjny. To jest dosyć specyficzna gdzieś tam praca. Inna niż to, co my robimy, nie? No bo też te potrzeby są inne. Dlatego faktycznie nauczanie też dietetyki po części, zwłaszcza jeśli mówimy o tej dietetyce takiej klinicznej, no to mamy tam duży nacisk na przykład na dietę lekkostrawną albo dietę dopasowaną do poszczególnych właśnie przypadków klinicznych. I stąd się biorą często różne takie nieporozumienia i różne mity. Też musiałem akurat przejść przez w trakcie swojej edukacji przez takie, no właśnie chociażby przez tą dietę, przez specyficzną dietę dla osób, które mają gdzieś tam uszkodzone nerki. No więc to są, powiedzmy, rzeczy, które no podejrzewam, że niespecjalnie mi się często przydadzą w pracy gabinetowej. Może gdzieś tam od czasu do czasu, no ale raczej to nie jest tak, że dieta lekkostrawna, czyli taka oparta o bardzo proste, przetworzone, powiedzmy, jedzenie, no to ja bym jej nie rekomendował wszystkim. Tak samo nie wszystkim bym proponował spacery po korytarzu. Tak, no szczególnie w towarzystwie fizjoterapeuty. My to może to sprostuję. Ja to może sprostuję jedną rzecz, bo ja nie jestem dietetykiem, ale akurat Maciek jest fizjoterapeutą i dietetykiem, więc tutaj takie mądrzejsze rzeczy to pewnie będzie mówił on, szczególnie jeśli chodzi o jakieś takie jednostki chorobowe i powiedzmy taką, nazwijmy to, dietoterapię nakierowaną na powiedzmy pracę w problemach klinicznych, ale dzisiaj będzie bardziej tak egzystencjonalnie, bo tutaj jest super dużo takich niedomówień, jeśli chodzi o dietetykę. I ja dalej czuję się taki, wiesz, jakby jednocześnie dużo osób wie, że to jedzenie jest jakby ważne. Z drugiej strony dużo o nim nie wiedzą. Z trzeciej strony masz szpitale. Z czwartej strony masz kluby sportowe i jednocześnie obozy, gdzie, wiesz, je się parówki z majonezem. I ja mówię, i ogórki z pomidorami. I ja mówię, kurde, co jest grane, nie? Jakby wie, że to, wszyscy wiedzą, że ona jakby, z jednej strony, o, masz na przykład, dzisiaj taki post był, gdzieś tam jakiś na Instagramie, bo ja tam obserwuję osoby, które gdzieś tam zdrowo starają się funkcjonować, więc u mnie na Instagramie jest dużo terapeutów i jacyś lekarzy, którzy próbują coś fajnego zrobić, i dietetycy, i trenerzy i tak dalej. No i nie pamiętam kto, ale wrzucił się taki jakiś post pod kątem tego, co jest istotne w diecie jakby podnakierowane Hashimoto, nie? No jakby tam jedzenie jest istotne. Jest istotne. Miarę. I to też jest ogromne pole bitwy, ta jednostka kliniczna. Tak, ale znaczy tam było tak, że i tam się komentarze tam zaczęły się takie fajne pojawiać, że ona jest ważna i czy wasi jakby lekarze, wasi dietetycy zwracają na to uwagę. No to dietetycy wiadomo, że jakby mają nakierowaną dietę, co jest fajne, co jest niefajne i tak dalej, tam wiesz, tłuszcze jakieś zdrowe, warzywka, wiadomo. Ale lekarze, to było takie pole bitwy się rozegrało, że byłam u trzech lekarzy, każdy widział, że w ogóle to jest jedzenie w Hashimoto jest przereklamowane. Nie jest specjalnie istotne, nie? I tak dalej. A mój lekarz to w ogóle nie. Oprócz jakby hormonów, to jakby stwierdza, że to jakby, o, mam mniej pieczywa, Max, no nie? A drugi stwierdził, że mniej pieczywa i ryżu i ziemniaków i spoko, ale kaszę mogę jeść. I taki pierdy, no nie? No strasznie pojawiły się. No tak. I wiesz, jakby, kurde, no to jedzenie się okazuje, że jest tyle badane, że ono jest ważne, a z drugiej strony w tylu instytucjach, które mają związek tak naprawdę, no z, albo po prostu powiedzmy poprawą ludzkiego zdrowia, albo wniesienie ich jeszcze na wyższy poziom, bo kluby sportowe, jakby to jest lekceważone kompletnie. I jakbym taki rozerwany jestem z tym jedzeniem, no nie? Jakby nie wiem za bardzo, tak, o co chodzi. Jest grubo tutaj. Trochę tak. No. Akurat w takich, tutaj Grzesiek sporo o tym opowiadał, jak tam wyglądało to żywienie, no to wyglądało średnio. No ja dosyć często widziałem akurat na takich zawodach sportowych, tych biegowych, górskich, gdzie się zaczyna bardzo wcześnie rano te zawody i to też tak czasami widziałem, że na tej, o ile ci zawodnicy, którym tam jakoś mocno zależy, to sobie sami przygotowują jedzenie, no a reszta często dostaje po prostu to, co tam dają na stołówce, i to są takie średnie wybory. Tak, bo jeszcze w sporcie, kiedy jesteś indywidualny, to jest jakby indywidualny sport i tobie jakby zależy, masz swojego trenera albo trenujesz sam i tak dalej i powiedzmy odnosisz jakieś wyniki i po prostu no, chcesz jakby wszystko dopiąć na ostatni guzik, no to ta dieta odgrywa super kluczową rolę,
No ale w sytuacjach właśnie takich drużynowych akcji, gdzie tam zbiera się trochę ludzi, no to tak mi się jest po prostu po łebkach, no nie? Jednocześnie to jest śmieszne, bo w sporcie w ogóle, jak sobie byście pokazać, w ogóle w sporcie, jakby, jak ja wiem coraz więcej o sporcie, jak to wygląda z zaplecza, to się jakby niesamowicie dziwię osobom, które chcą. Bo oni jeszcze nie wiedzą, bo trochę mi ich jest szkoda, nie? Że jeszcze to jest tak w ogóle fajnie, że to tam się w ogóle tak dba o takie niuanse. Okej, okay, ale to mówisz o osobach, które chcą pracować ze sportowcami, tak, czy z osobami, które chcą być sportowcami? Nie, wiesz co, bardziej myślę w kategoriach terapeutów, masażystów, terapeutów. Pracuje w sporcie, tak? Tak, dokładnie, okay, no nie? Okay, że oni tam myślą, że tam będzie po prostu super, jakby taka, wiesz, świetnie, ambitna, że będą teamem w drużynie, razem będą wszystko dopieszczać, no nie? A tym się okazuje, że wiesz, trener nie goda się z terapeutą, terapeuta w ogóle z trenerem przygotowania motorycznego, ten z ogólnym trenerem, wszyscy do barówki i tak dalej. To jest zabawnie po prostu na maksa. Miałem kilka takich doświadczeń i tak zabawnie to wyglądało, tak. Nie? Ale nie odbiegajmy od tego, dobra, bo nie, tutaj mówimy dobra, do osób, którym jakby zależy, tak? Nasi słuchacze są super inteligentni, nie chcą być dzbanami, nie chcą doprowadzić się w żadnym wypadku do jakby wysokiego poziomu dzbaningu, tak? Więc... Ja myślę, że moglibyśmy zacząć od takiego pytania, które się pojawia dosyć często i akurat nie dziwię się, że ono się pojawia. Co to właściwie jest ta zdrowa dieta? Bo też mnie o to często ktoś pyta, jak ja na przykład jeszcze nagrywałem wcześniej na temat żywienia kilka odcinków medycyny integracyjnej, no to dostawałem takie wiadomości. No dobra, no to co byś mi polecił? Co to jest ta taka zdrowa dieta? Ale wiesz, to jakby to samo się zapytał dla kogoś, czym jest zdrowie, no nie? To każdy powie troszeczkę inną definicję, no nie? Bo jeden powie, że dla mnie zdrowie to jest, jak zrobię Ironmana, wiesz, trzykrotnego, to jest, wtedy jestem jakby z tymi zdrowie, a druga osoba powie, że jak będę chodził bez bólu i stan rano, to też jestem zdrowy, to zdrowie, nie? No właśnie, więc no raczej nie ma czegoś takiego, jak taka uniwersalna definicja zdrowego odżywiania. No i to też może tak zabrzmi trochę dziwnie, ale jak pomyślimy sobie o tym, że każdy z nas jest trochę inny, każdy z nas ma jakieś swoje preferencje, bo też będziemy trochę dzisiaj mówili o tym, jak nasza głowa też ma duży wpływ na to, co jemy. Trochę też to, jak jedliśmy wcześniej, determinuje też dalsze nasze jakieś wybory. No i może być też tak, jak już nie mówimy tylko o osobach zdrowych, tylko o takich, które mają jakieś wskazania, żeby niektóre rzeczy jeść albo ich nie jeść, no to znowu jest indywidualne, nie? Więc nie ma czegoś takiego, że ktoś nam powie, że on je zdrowo, no to należy mu uwierzyć, bo my już w głowie mamy dokładnie to, co on je. Dlatego też, jeśli słuchają nas terapeuci i jeśli wy już na przykład wiecie o tym, że należy pacjentów pytać o to, jak się odżywiają i oni wam mówią, że się dobrze odżywiają i że super zdrowo jedzą, to absolutnie nie można w to wierzyć. Tak. Bo my nie do końca wiemy, co to znaczy, że ktoś tak uważa na temat swojego odżywiania. Ja na przykład pacjentów nie pytam się często od razu, jak się odżywiają, w sytuacji, kiedy nic nie wskazuje na to, że mają wizceralne problemy. Na pierwszy rzut oka, no nie? Czyli tam żadnych problemów z jamy brzusznej, tam wdzeń, zaparł, tam biegunek i tak dalej. No to na razie jakby nie fiksuje się, bo też nie przyszli do mnie po porady żywieniowe, no nie? No. Ale jak już coś takiego się wskazuje, no i gdzie wjeżdża, no to tam po taka delikatna rozmowa, no nie? Może by tutaj zmniejszyć coś tam, nie? Może by tego za dużo, tak? Albo po prostu pytam się pacjentów często, to też załatwia sprawę, tak? Czy jakby, czy są zadowoleni ze swojego sposobu odżywiania? To jest bardzo dobry pytanie. Tak, i oni, no tak średnio, no nie? Wiem, że tak, mógłbym lepiej. No ale to też pacjenci, to też właśnie, wydaje mi się, że w diecie jest trochę podobno w treningu, że ludzie podają takie skarności, że wiesz, odżywiają się na maksa kiepsko, i stwierdzają, że z dniem pierwszego kolejnego miesiąca w ogóle zmienia na 100%. Jakby wszystko. Mniej kalorii, inny na talerz, w ogóle przejdę z diety takiej, wiesz, normalnej na pełen weganizm. Praktyka pokazuje, że to jest prawie niemożliwe. Tak, tak, zdecydowanie. Prawie. No chyba, że bierzesz sobie, że trzeba być naprawdę super. To wtedy może to cię trochę wymusza, nie? Na tobie coś takiego. Ale tak, żeby z dnia na dzień, to nie. Myślę, że to się za bardzo nie da. Ale właśnie, bo jakby mało osób potrafi cokolwiek zrobić moimi kroczkami. Prędzej czy później do tego dojdą, ale wszyscy chcą takie, wiesz, zmiany już, no nie? Ja zmienię diety już i moje ciało zmieni się już, no nie? I ta metoda Kaizen, małych kroków. Tak, to jest w ogóle najlepsza opcja, no nie? Dokładnie tak. I myślę, że no właśnie, bo skoro mówimy o jakich... No bo jedzenie to też są pewne nawyki. Więc jeśli myślimy i w ogóle jakby nasze dążenie do zdrowia, to też nie jest sprint. To jest raczej maraton. To jest taka droga na całe życie. Tutaj nawet mówiliśmy
z Krzyśkiem trochę, wcześniej jeszcze, zanim zaczęliśmy nagrać, że można mieć jakieś takie plany związane ze zdrowiem na pół roku, co w jednej jakiejś takiej perspektywie może być spoko, bo możemy sobie zaplanować, że przez te pół roku dokonamy pewnych zmian, ale nie powinniśmy myśleć o tym, że a, dobra, to ja teraz te pół roku to sobie zmienię dietę. Mhm. Nie? Bo to nawet ciężko będzie na to wejść, bo możemy sobie wtedy ubzdurać coś takiego i to jest jakby zupełnie normalne. Każdy by tak pewnie pomyślał. Mhm. Aha, pół roku. Pół roku to jest stosunkowo krótko. Czyli tak, nie będę jadł ciastek, nie będę jadł tego, nie będę jadł tego, nie będę jadł tego, zostawię sobie szpinak i morele. Bo tak. Nie? Słyszałem, lubię bardzo suszone morele. Mnie by starczyło suszone morele. Jeszcze, jakbym mógł tak tyle jeszcze zostawić, to... Nie, no. tylko szpinak i morele. Na przykład, nie? Dobra, no. No ale dobra, przesadzam, ale wiadomo o co chodzi, tak, nie? Tak. I teraz, czy to komuś zagwarantuje, że za pół roku on jakby będzie zdrowy? Ja podejrzewam, że on pomyśli sobie tak, dobra, pół roku dam radę. I... Ale na przykład bardzo lubi ciastka. Minie te pół roku i to się raczej skończy z plądrowaniem najbliższej cukierni. Mm-hmm. Nie? Bo nie myślisz o tym w takiej perspektywie, że no, powinienem coś na stałe zmienić w swoim życiu i po prostu jak chcę sobie zjeść to ciastko, to sobie od czasu do czasu zjem, nie? No, coś i to tak. Będzie spoko. I jakby takie zdrowy dystans i zdrowe podejście do sprawy będzie na pewno dużo lepsze niż zaplanowanie sobie jakiegoś rygoru takiego ścisłego, że no nie mogę sobie na nic pozwolić przez najbliższe pół roku. Mhm. To jest też coś, co się powtarza właściwie co rok, po każdym Sylwestrze i później za każdym razem, kiedy w miarę robi się ciepło i zaczyna się sezon na plażę, to wszyscy zaczynają o tym myśleć. Tak, że na najbliższe 2 miesiące wszystko zmienię. No, jedna rzecz, no nie? Że po prostu powoli tak naprawdę sobie, nie wiem, albo do rzeczy dorzucać, albo rzeczy odstawiać, tak? Mhm. Bo jak ktoś, nie wiem, powiedzmy ma taką dietę, że jak w ogóle warzywa nie istnieją, no nie? O, czyli taką wysoko przetworzoną. Wysoko przetworzoną. No, dużo rzeczy z mikrofalówki, gotowców. Tak, dorzucanie jakichkolwiek warzyw już jest fajne, tak? To się okazuje, już jest jakimś krokiem do przodu, tak, nie? I już coś się tam zaczyna dziać, no nie? A później stwierdzę, że o, to może ja sobie tak naprawdę z tych 3 posiłków przetworzonych to zjem sobie taki śniadanie, że sam zrobię. Mm-hmm. I wiesz, i powoli tak by coś tam się zmienia w głowie i prędzej czy później, jak to rzeczywiście będzie jakby w dobrym kierunku i jakby sukcesywnie jakby te kroki będą stawiane, no to się okazuje, że w perspektywie roku można bardzo dużo zmienić. Bardzo dużo zmienić, mm-hmm. To nie? Dokładnie. Dokładnie, bo to tak, to nam daje już mentalnie bardzo fajną rzecz, że łatwo jest zauważyć postęp. I się nim jakby nie zniechęcić się tym, że nie mamy jakiegoś bardzo szybkiego efektu. Bo też każdy z nas racjonalnie sobie pomyśli, okej, jak ja zmienię powiedzmy jedną drobną rzecz, no to raczej nie oczekuję tego, że no na przykład mam 20 kilo nadwagi, no to jutro będę chudy. Mhm. Nie? Zmieniasz jakąś jedną prostą rzecz, udaje ci się wprowadzić i udaje ci się utrzymać. To już jest taki achievement. Myślisz sobie, kurde, super, udało się, dałem radę, nie? A jak chcesz od razu zmienić 10 rzeczy, to prawdopodobnie uda ci się to 2 dni zrobić i później się po prostu no porażka, tak. Koniec, no nie udało mi się do bani, no to trudno, no już musi być tak jak jest. Tak, ja myślę, że to można by porównać, bo teraz też jakby Aga w ogóle, jakby moja żona zaczęła jakbyś tam promować, bo też sobie jakby takiego czasu robimy taki po prostu wcześniejsze wstawanie, sobie nazywa to magiczny poranek. Że ona będzie, wiesz, dobrze, fajnie, no nie? Jakby coś takiego i na swoim tam blogu Podróżowanie Głębokie wrzuca takie rzeczy i wiesz, i wyobraź sobie, że na przykład jesteś osobą, która lubi sobie pospać i miałeś takie nawyki, że o 9 tam rano wstawałeś, ogarniałeś się do pracy i wychodziłeś zaraz i ktoś ci mówi, że fajnie byłoby wstać o 6, jednocześnie rano sobie, wiesz, medytujesz, słuchasz muzyki, której robisz, notujesz sobie sny, potem robisz coś dla siebie, robisz sobie zimny prysznic, trochę treningu i wyobraź sobie, dużo rzeczy. Jak dużo osób by wstało 3 godziny wcześniej, żeby robić te wszystkie fajne rzeczy. To tak samo jest jedzenie, nie? Tak. Jak ktoś się, wiesz, tam żywi się po prostu super przetworzone, jakby jedzenie, ja potem stwierdzę, że kurde, obejrzał sobie Game Strangers na przykład, tak, no nie? I od dzisiaj jestem na... Weganinem. I to... Na surowo w dodatku. Tak, frutarianinę. Frutarianinę. Poza tym, że to podejrzewam, duża ilość osób miałaby smakowo lekki szok. Mm-hmm. A no nie ukrywajmy jednak, smak tego, co lubimy, no często jakby determinuje te nasze wybory. Tak. Podświadomie, nie? Druga rzecz jest taka, no ja podejrzewam, że to na toalecie byłaby niezła rewolucja. Jak ktoś prawie nie je błonnika i później nagle dorzuca tak na maksa go dużo. No, a nasze jelita niespecjalnie były zmiany.
ogólnione takie sobie. Takie gwałtowne to raczej nie. Myślcie też o tym, że te nasze jelita zasiedlają jakieś kolonie bakterii. Mhm. To są jakieś takie szczepy. Różne. Które są tam dlatego, że jedliśmy wcześniej konkretne dokładnie rzeczy. Dokładnie tak. My je dokarmiamy w jakiś sposób, no to one po prostu tam mamy przewagę takich, a nie innych. No i nagle dorzucamy im to totalnie inne żarcie. No to, to tak średnio, nie? No raczej nie ma zadowolony specjalnie. No, okazuje się, że wiesz, czwarty musi wymrzeć, bo tak, nie ma środowiska dla nich, w ogóle pH się zmieniło, wszystko się zmieniło, no nie? I, i jest katastrofa. I co powoduje na przykład, że my się czujemy na przykład gorzej. I okazuje się, że na przykład wiesz, jakby zaczynamy chorować, nam odporność spada, nie mamy bakterii i tak dalej. Mm-hmm. Różne fajne rzeczy mogłyby się tam pojawić. No, tutaj, a jest jeszcze takie podejście z mikrobiologii, że wiesz, że bakterie determinują nasze wybory życiowe. Tak, tak, okazuje, tak, że stałeś się innym człowiekiem dlatego, że zmieniłeś dietę. No trochę tak jest w sumie. No. Trochę tak jest. Tak, tak myślę. No doprowadzenie do dużej ilości biegunek też raczej nie pomaga ludziom się dobrze odżywiać. Ale część osób byłaby raczej zadowolona, że w końcu udało się zrzucić trochę kilogramów. Dosłownie zrzucić. Dosłownie tak. Przez krótki okres czasu. Tak. Ale widzisz, kurde, bo też ludzie tak dziwnie myślą, nie pod kątem... może tak. Ja myślę, że wiesz co, moglibyśmy zrobić sobie coś takiego, bo fajnie i myślę, że ludzie lubią, ja na przykład lubię w ten sposób mówić, ludzie lubią w ten sposób słuchać, na przykład pod kątem iluś tam mitów dotyczących jedzenia. To by było fajne na przykład. Możemy sobie tak w ten sposób poruszyć, no nie? Bo no, to są takie mity, które ludzie jakby przychodzą, pacjenci nas przychodzą, mówią te rzeczy i my po prostu musimy ich jakoś edukować, że no nie do końca tak jest, tak? Albo podrzucić jakieś, nie wiem, czy to badania, czy jakiś fajny wpis, czy coś takiego, że jednak nie, tak? Jednak jakby wiedza już wie, że niekoniecznie to jest specjalnie dobre. Więc można sobie o takich mitach mówić. Więc jak myślisz w kategoriach mitów żywieniowych, to co ci przychodzi od razu na myśl? Pierwsza rzecz. Nie wiem czemu, ale od razu ten ogórek z pomidorem mi się nasuwa jako takie najbardziej zakazane połączenie i dużo osób tak stara się w ogóle wyłapywać takie drobiazgi. Niuanse takie, że niuanse. Tak, wiesz, nie ma znaczenia. To jakbyś na przykład, nie wiem, ćwiczył sobie, zaczynasz w ogóle ćwiczyć bieganie, a ktoś ci mówi, że w ogóle to jest twój pierwszy bieg, to nie? Ktoś mówi, że słuchaj, najważniejsze w bieganiu jest to, żebyś ty, robiąc każdy krok, dokładnie skoncentrował się na swojej stopie i poczuł to, jak pięta się pięknie przetacza i właśnie ten ruch, tłumaczysz mu tę biomechanikę przetoczenia ruchu stopy i że to jest najważniejsze teraz. I jednocześnie odpowiednie ustawienie języka w podniebieniu i dokładna kontrola każdego oddechu. No nie, to jest jakby to jest od razu zniechęcające, bo po prostu ty chciałeś iść sobie pobiegać. Miało być fajne i przyjemne, a nie masz myśleć tego jakby na jakieś super ustawienie swojego ciała. Mhm. Na to wszystko przyjdzie czas. Oczywiście. Wiadomo, że oczywiście ktoś teraz powie tak, ale reedukacja jest najgorsza, no ale jakby edukacja od zera to też nie jest specjalnie dobre, bo to ma być aktywność, moim zdaniem, i jedzenie ma być czymś fajnym dla nas. Mhm. To ma być po prostu fajne. Dokładnie jednocześnie tak. Dające profity. Tak, ja się więcej ruszę, mam profity. Zaczynam lepiej zdrowie jeść, to jest dalej fajne, ale czuję profity. Jestem bardziej wyspany, coś tam się dzieje. Więc tutaj jak powiedziałeś o tym ogórku, bo jest takie, nie, może dużo część osób nie wie, ale takie przeświadczenie, że ogórka z pomidorem nie powinna się łączyć. No tak, bo wtedy się wydzielają niesamowicie szkodliwe, toksyczne związki i po prostu doprowadzają nas do śmierci. Nie? No, tak, ale jednocześnie to... bardziej nie masz tych bonusów, które mógłby ci dawać oddzielnie pomidor. No i ogólnie, o ile ogórek oddaje jakiegokolwiek bonusu, przez tego, że jest jakby nim po prostu nawadniasz się, bo on jest tu, tak. Jak myślę o ogórku, to myślę kiedyś tam w ogóle, jakby, co znaczy mizeria. No słowo mizeria mnie zainteresowało. No tak, no to słowo mizerne, że nic, nie? No nie? Ogórek, jakby nie miałeś jedzenia, to ogórki taniocha, śmietana to wiadomo, kiedyś to były jakieś wiesz, rolnicze klimaty, wszyscy mieli korowy i tak dalej, to każdy miał śmietanę, więc ogórek, śmietana, dan, zrobiony. I ziemniaki. Smacznego. I ziemniaki. I ziemniaki. Uwielbiam. Dobra. Czyli teraz niekoniecznie, czasami się zdarza mi zjeść mizerię, bo uwielbiam po prostu kotlet mielony, młode ziemniaczki z koperkiem i mizeria, to substytut jednego obiadu kiedyś. No tak, albo to dobre jest w sumie. Dobre to jest, jak już jesteśmy właśnie przy ziemniakach. Bo też powstał taki mit, on też jest dosyć popularny, o tym, że ziemniaki są niesamowitym źródłem witaminy C. I że w sumie to tak... A co mnie zaskoczyłeś? Ja chciałem powiedzieć teraz, że myślałem, że powiesz, że ziemniaki... Bo był taki mit, że ziemniaki są... Ziemniaki cię tuczą. Nie z ziemniaków, jest ryż, pamiętasz? Była taka akcja. Tak, tak, tak. Też było. Już o tym nie mówi specjalnie. Właśnie, nie mówi się o tym specjalnie. Chociaż myślę, że niektórzy nadal mogą o tym... O tym pamiętać. Myśli, nie? No właśnie nie. Tutaj to jest jeszcze ciekawsza sytuacja. No i niestety jest związana z tym, że ludzie są trochę dzbanami. Jak mówię o populacjach całych. Okay. I tam akurat chodziło o Stany Zjednoczone. No bo oni takie te... Zazwyczaj jak mówimy o
populacji to mają te wybory żywieniowe takie dosyć średnie, co jakby widać po odsetku osób, które tam no, chorują na różne choroby cywilizacyjne, plus no, ten odsetek osób otyłych jest naprawdę ogromny. No więc oni no, uwielbiają frytki. No to wyszło takie jakby zalecenie, żeby oni no, nie jedli tych frytek, no bo to jest jednak ogromna ilość tłuszczu. Okej. No to co wy myślili w takim razie? Nie jedzmy ziemniaków. Nie, no że te w takim razie zamiast frytek, no to te takie talarki albo ćwiartki ziemniaka w fryturze. No bo to już nie są frytki. No więc najłatwiej było im powiedzieć, że słuchajcie, nie jedzcie ziemniaków. No i dopiero to jakoś tam odbiło się jakimś takim szerokim echem. Ale to zróbmy brokuły w fryturze. Brokuły w fryturze. No jest też dużo takich dziwnych potraw, które wyszły pewnie z tego, że no tego i tego nie jedzmy. No więc to doprowadza do takich dziwnych sytuacji, że później jesteśmy przekonani o tym, że ziemniaki są niezdrowe. Nadal czasami się spotykam z tym, że ziemniaki są niezalecane na redukcji. Jak ktoś się właśnie odchudza, to nie je ziemniaków, no bo to są puste kalorie i one w ogóle, no jesz te ziemniaki, one są strasznie kaloryczne. Nic z tego nie masz. Paradoksalnie ziemniaki, które są gotowane, mają całkiem dobry ten wskaźnik sytości. I ja bym powiedział, że wręcz odwrotnie. I nadal teraz no, dużo takich dietetyków, którzy trochę potrafią liczyć i też obserwują, jak ludzie jedzą i to, co lubią, to często jeśli ktoś na przykład lubi ziemniaki i chciałby je sobie w diecie zatrzymać, to nie ma nic absolutnie w tym złego. Tak. Myślę, że ryż biały wcale nie jest jakoś specjalnie lepszy, bo może nie jest. Kaloryczny jest. Właśnie mniej więcej na to samo wychodzi. Na to samo wychodzi, dobra. Bo jak sobie liczymy, owszem, jak jest to przeliczenie na powiedzmy 100 gram, nie? No to może wyglądać trochę inaczej, no ale ziemniaki po ugotowaniu, one mają nadal tą samą wagę. Okej. Ta po prostu ryż ci spęcznieje, nie? No tak, tak. No więc w sumie wychodzi tak dosyć podobnie, więc jak ktoś lubi ziemniaczki i ma mu to poprawić smak jego obiadu, mimo tego, że jest na redukcji, to może być tak, że on nawet nie odczuwa, chyba, że jest na redukcji. Chyba, że chce się nawodnić, to jedz ryż. No nie, żartuję. No tak. Zrozumiałem, nie? O co chodzi. Bo mówiłem też o witaminie C. Tak, no. I stąd się wziął jakby ten mit, że ziemniaki, dużo witaminy C, bo też widziałem trochę takich wpisów. Tutaj znowu jest to pewne nieporozumienie. Po prostu wyszło kiedyś takie badanie, z którego wyszło, że głównym źródłem witaminy C w diecie Polaków są ziemniaki. I tam nie ma znaku równa się z tym, że ziemniaki równa się dużo witaminy C. Po prostu jemy tak mało rzeczy z witaminą C i tak dużo ziemniaków, a tak dużo ziemniaków, że one stały się tym źródłem witaminy C. Co nie znaczy, że się poleca jej jako akurat to. Tak, myślę, że można uzyskać ją z lepszych źródeł, no nie? No chociażby z papryki. Tak. Co no jest naprawdę spoko. Tak, i warzywka, dużo owoców ma. Akurat ja jakoś nie wiem, nie spotkałem się z tym mitem, ale ja też nie śledzę jakoś specjalnie tych dietetyków zaleceń. No i też tak. Nie wpadł na to, żeby komuś... Znaczy, o, brakuje ci witaminy C, to tak. I ładuj ziemniaki. Tak, no i też ludziom jakby specjalnie też jej nie brakuje jej w dużych ilościach. Raczej nie. Raczej nie. A owocki? Ja często pacjentom jakby, znaczy zalecam, no mówię, że fajnie byłoby tak, dobrze też pamiętać o tym, że osoby, które są bardziej narażone powiedzmy na utratę tej witaminy C albo na braki witaminowe, no to mogłyby sobie zwiększyć trochę udział tej witaminy. Tak. Zwłaszcza, że ona też, no fajnie jakby była w miarę dobrze rozłożona w tych posiłkach. I to nie tak, że całą witaminę C ładujemy tylko do śniadania i później nie, no bo z kolei może nam zmniejszać biodostępność żelaza. Co z kolei u osób, które są gdzieś tam aktywne, u pań jest szczególnie ważne, nie? Więc tam ta witamina C się faktycznie powinna pojawiać. Tak, ale wiesz co, jest kilku specjalistów w Polsce różnego rodzaju, którzy tak mocno polecają witaminę C, więc wydaje mi się, że każdy Polak... Jednak wie, że ta witaminka C jest spoko, nie? Już jak nawet się często, jakby cokolwiek się z swoim zdrowiem dzieje, no to rutynoskorbin, wiadomo, no nie? mój ulubiony. Ulubiony lek. I uwielbiam tę reklamę, co było takie, że jesteś, wiesz... A mi zawsze mama dawała, jak byłem mały. Mi tak samo, ja nie wiem, co się w ogóle z tym oni musieli mieć strasznie dobry marketing w tym momencie. Myślę, że oni mieli nawet lepszy marketing niż KFC w Japonii. Bo KFC w Japonii miał tak silny marketing, że tam na święta Bożego Narodzenia chyba trzeba rezerwować stolik. Na drugi dzień świąt, nie pamiętam, może na pierwszy. Z uprzedzeniem dużym. Tak, ale po prostu idziesz do KFC na jedzenie. To jest niepojęte, nie? W Coca-Cola, kraju, no nie? Przecież jakbyś pomyślał w kategoriach, co się kojarzy ze świętami? Z Wigilią świąteczną. Wiadomo, że Coca-Cola na stole. Tak. Bo ona łączy ludzi, no nie? Co jest jeszcze lepsze? Obecny wizerunek Mikołaja
to, że jest taki biało-czerwone. To też jest Coca-Cola. To jest wizerunek to jest wytworzony jeszcze przez Coca-Colę, jest, bo on wcześniej inaczej był przedstawiany. Genialny marketing po prostu. Genialny. I Rutin Scorpion widocznie miał równie, myślę, równie dobry całkiem, kiedyś. No, całkiem podobny. Może byśmy jakieś stale reklamy znaleźli, to byśmy znaleźli jakiś, wiesz, nową inspirację na promocję neurotyków, to już projekt masaż. Musimy coś drogą, takiego zrobić, żeby się... Rutin Scorpion, nie? No to w kategoriach, wiesz, myśmy myślał, nie wiem, terapia. To wiadomo, że to, gdzie nie mieszkasz, to musisz dobry masaż jechać, no nie? I koniec, to tak, trzeba ugryźć. Dobra, kolejny mit. Co tu możemy takiego fajnego poruszyć? Ja na przykład bardzo często jestem na okienku żywieniowym. Mhm. Bardzo, bardzo często. Myślę, że większość dni w roku jestem na okienku, które jakby polega na tym, że w sumie nie jem śniadań. Okej. Okay. Kiedyś, nie wyobrażam, znaczy powiem ci tak. No. Też moja ewolucja, nie wiem, co się wydarzyło tak naprawdę. Chyba, nie wiem, jakoś to już było na pewno po studiach, bo ja kiedyś sobie nie wyobrażałem życia bez śniadania. Ja to samo. Umieram, no nie? A teraz jest tak, że no jest okej, okay, dobrze się czuję, tak? Jakby pierwszy posiłek jem o 12, 13 często, dzisiaj akurat jeden wcześniej, bo zjedliśmy razem z żoną śniadanie, ale jest okej. Okay. Nic złego się nie dzieje, tak, nie? Jak mówię pacjentom czasami, bo jakby mam pacjenta o 12, często coś mi burknie, no nie? Tak, przelej, wiadomo, takie rzeczy się dzieje, no nie? I on, nie ma śniadania? Ja mówię, nie. O, jak to? Przecież to najbardziej niezdrowe. Zleje zaraz, tak? To jest straszne. Ten baton. Tak. Proszę. Aha. Co powiesz na ten temat? No właśnie, to jest po prostu... Mam się martwić? Nie. Robić badanie? Myślę, że intermittent fasting, czyli to okno, wykorzystanie tego okna żywieniowego, zwłaszcza jeśli ono się zaczyna gdzieś tam w późniejszej porze dnia, to jest nowa, bardziej trendy nazwa dla tego, co kiedyś po prostu ludzie robili nie jedząc śniadania. Nie? Tak. Zawsze jak mamy tam grzmiały, że masz jeść śniadanie, po prostu ktoś nie lubił jeść śniadania i go nie jadł. Ale to było dobre. Nie wiem, to kiedyś moje to było dziecko w przyszłości. Nie, okay. Masz jeść śniadanie, mówi, jestem w okienku żywieniowym. Mówi, o której się zaczyna? O 12. No, dobra, to spoko. To okay. Jest okej. Okay. Tak, mój pierwszy to będzie obiad na stołówce w szkole. Niespecjalnie dużo za tym przemawia, żeby te śniadania były. Są oczywiście, no nadal, to jest indywidualne, ktoś mógłby się do tego doczepić, no tak, ale w niektórych przypadkach to śniadanie warto by znaczy, tam jeść. Jakby jak jesteś w stanie, jeść, że jesteś głodny, bardzo możesz zjeść, to nic się złego nie spoko, stanie. Nie? Możesz nie być w okienku żywieniowym tego dnia. Dokładnie tak. Albo nie zjesz kolacji. Też tak może być. Wiesz, bo kiedy, właśnie, to jest dobre, bo to też tak się przyjęło, bo ojej, tutaj w ogóle pory żywienia to jest mega ciekawy temat, ale że jest taki tekst polski, że wiesz, śniadanie jak dla króla, obiad, coś tam, że tam zjeść połowę, a kolację to oddać wrogowi. Tak. Czy coś takiego, no nie? I nie, jedzenie kolacji jest spoko, ale jedzenie śniadania jest po prostu niesamowite złe. Ja myślę, że nadal to, no kolacja sama w sobie jest okej. Okay. No fajnie byłoby tak się nie napakować tuż przed pójściem spać, tak, nie? Bo jednak też dużo za tym przemawia, że no ta kontrola glikemii jest jednak trochę inna. Jak się tak naładujemy, nieźle pójdziemy spać, to rano ten cukier jest taki dosyć wysoki, co raczej no też sprzyja otyłości. No ale więc, tak, no, mówisz. Więc to też jest akurat, jakbym miał na przykład sobie wybrać, czy bardziej byłbym przeciwny jedzeniu śniadań, czy bardziej przeciwny jedzeniu kolacji, no to pewnie bym powiedział, że no może nawet lepiej byłoby sobie jeść to śniadanie, bo to jest po prostu jakby takie opcjonalne, nie? Jak ktoś chce, to spoko, fajnie. Czy zjesz, czy nie zjesz, to prawdopodobnie ci wyjdzie mniej więcej na jedno. W zależności też od tego oczywiście, jak się tam z tym czujesz. Znowu to zależy indywidualnie od przypadku, od tego, czy ktoś jest akurat tam zdrowy, czy ma jakieś problemy, czy nie. Ale nikomu bym nie zalecał jedzenie wieczorem. Takim wieczorem na dwie godziny, godzinę przed snem, to jest kiepski pomysł. Tak, ja może się wytłumaczę, bo teraz pewnie, jakbym tego nie powiedział, to spłynie tutaj komentarz. Komentarze różne, że skoro nie jem się, to pewnie się opycham na noc. Z tych rzeczy, bo okienko żywieniowe w ogóle polega na tym, że najczęściej, chyba najbardziej popularnym jest wersja, że jesz 8 godzin w ciągu dnia i 16 nie jesz. Tak. To jest najbardziej popularne. I jak ja na przykład zaczynam się o 12, no to kończę o 8 jedzenie, max, a wtedy idę spać i tak 23-24 najczęściej. Więc 3-4 godziny przed snem mi się wydaje, że jak jest przerwa, to jest chyba nawet spoko. Okej. Okay. No właśnie też te 8 godzin to nie musi być akurat z zegarkiem w ręku. Nie. Bo starałem się też znaleźć jak najwięcej takich danych naukowych na ten temat i jakby nie ma takich bardzo mocnych wskazań, że to musi być akurat 8 godzin. Mhm. Nie? Niektórzy mają to okienko dłuższe, tam 10 godzin, to też jest okej, okay, nie? Znam osoby, które mają na przykład 6,
Jakim pasuje są to? Osoby, które nawet jedzą jeden posiłek codziennie, ten tak zwany OMAD. To myślę, że akurat jest kiepskie rozwiązanie. Właśnie ze względu na to, że często niektóre składniki pokarmowe mogą się wzajemnie wykluczać. Mhm. Czyli przyjmowanie niektórych składników mineralnych no, będzie po prostu tak, że no, wchłonie nam się tego po prostu bardzo mało. Nie? Mhm. Więc jednak te trzy posiłki dziennie fajnie by było, jakby były. Nie? Wiesz co, jak już myślimy właśnie o ilości posiłków, to myślę, że takim super mitem jest to, że tych posiłków musi być dużo, co nie wiem, 3 godziny. Tak? Bo była taka też wersja, że tych posiłków jakby było 5, tak mniej więcej, co 3 godziny mniej więcej. Co wychodzi, że jest 15 godzin dziennie i ja tak przez chwilę się żywiłem. A nawet chyba mając jakby swój gabinet 7 lat temu i co mi się nie podobało, to jakby moje życie, mój dzień polegał na jedzeniu ogólnie. I ja byłem jedzeniem, no nie? A jedzenie było mną. Tak, tak jest. Czyli mnie definiowało to, co jem i to chyba nie jest specjalnie dobre. Jakby, wiesz, jakby akcja jest taka, no przygotuj 5 posiłków dziennie. Jeżeli chcesz się żywić zdrowo, to sam to gotujesz, tak? 5 kartonów w ogóle, do pracy jakby oddzielna torba na jedzenie. Mm-hmm. I kurde, godzinę z hakiem czy 2 godziny to robisz, przecież musisz w ogóle zakupy rozplanować na 3 dni, no potem to jedzenie robisz, później to jedzenie przecież jakby jesz i tak dalej, tu przygotowujesz się i tak naprawdę 4 godziny dziennie, 3 godziny dziennie to jest po prostu na przygotowanie jedzenia. Tak. No szkoda życia i trzeba sobie dobrze przerwy wszystkie rozplanować, tak, żeby móc to zjeść. Mówię, idźmy tam, mówię, nie mogę, będę jadł, idźmy tam, nie będę jadł, będę za pół godziny mam akurat drugie śniadanie. Nie? No, katastrofa po prostu, więc to mi się w ogóle nie podpasowało i potem jak wyszły takie różne rzeczy, że jednak że to nie jest specjalnie dobre, że fajnie, że jakby przerwy są dłuższe. Bo znowu, mogą być niektóre wskazania do tego, żeby jeść często, a mniej, ale u większości osób, powiedzmy, zdrowych, no to jednak wracamy raczej do tych 3-4 posiłków. To powinno być fajnie. I nawet te przerwy, jak są dłuższe niż 3 godziny, to też całkiem dobrze, dlatego że mamy w jelitach coś takiego jak kompleks mioelektryczny, który po prostu nam trochę ta jelita zamiata. Ale jeśli go cały czas dopakowujemy sobie w żołądek jedzenie, no to on po prostu się jakby nie uruchamia i będzie działał nam to tak naprawdę tylko w nocy, kiedy nie jemy. Więc żeby te jelitka nam tak pracowały naprawdę fajnie, to dobrze jest im dać trochę więcej czasu na odpoczynek. My tak na logikę jakby stwierdziłem, że kurde, przecież jakby skoro cała krew u mnie teraz jest, znaczy no może cała to nie, bo dalej funkcjonuje chodnie, ale jej dużo. I część tak znaczna jest gdzieś tam w obszarze jamy brzusznej, no to w sumie głupio by robić inne rzeczy fajne, typu wiesz, jakieś tam myślenie kreatywne, w ogóle jakaś praca umysłowa, tak. No i wiadomo, nawet taki, i tak nawet taki lekki głód to wywołuje taki delikatny stres, który nas właśnie napędza do tego, żebyśmy my byli bardziej kreatywni, żebyśmy sobie lepiej radzili z naszymi zadaniami, które mamy do zrobienia. Tak, ale wiesz co, też jakby moja definicja do głodu się trochę zmieniła. Dlatego, że kiedyś właśnie miałem taki głód, który po prostu mnie niszczył. Wiesz, słuchajcie, jakbym psał, tak. Ja wiesz, już wyjadajcie. Tracę przytomność. Tracę przytomność. Czułem się po prostu, jakbym miał spadek taki cukru, że wiesz, cukrzyca i spadek cukru, że po prostu ktoś by musi mi wstrzyknąć niemal, że insulina mnie pewnie podbiło trochę. Więc a tak hipoglikami. A tak, tak. Tak się dokładnie czułem. A potem się okazało, wiesz co, jakby nie rekomenduję specjalnie, albo jakby były to różne dziwne wrażenia, a na diecie keto, a przez 3 miesiące, to mój stosunek do głodu się zmienił. W ogóle, no nie? I właśnie jak nie jest tych wyglądał specjalnie, to ten głód po prostu, nie takie ssanie z węgli, jest taki, że czujesz go, a on jest taki fajny nawet, taki przyjemny, nie? Tak, o, ten głód gdzieś tam obok ciebie jest sympatycznie. Coś by może niedługo zjadł i ci to nie przeszkadza. I tak mi zostało już. No tak wyszedłem z keto i tak dalej, ten głód jest taki, nie przeszkadza mi specjalnie. Trochę się też pewnie zmieniło po prostu twoje podejście do jedzenia w międzyczasie. I to też niesamowicie pomaga. Ja na przykład miałem takie swoje przemyślenia po tym, jak... No ja niestety tak czasami mam, że coś mnie musi przekonać. I żebym ja w ogóle się do tego zastosował, żebym to w ogóle sprawdził. I ja jak jeszcze rok temu miałem taki nawyk, że chodziłem biegać wcześniej rano, zwłaszcza w tym sezonie letnim. No niestety jest tak, że robi się dosyć szybko gorąco, no więc chodziłem biegać o 6. No i żeby pobiegać o 6, to ja myślałem, no to muszę wcześniej coś zjeść. No bo przecież jak nie zjem, no to nie będę miał siły biec. No więc stawałem około 4:30, żeby coś zjeść, żeby tam jeszcze mi się w brzuchu ułożyło i żeby o tej 6 pójść spać. Porąbane. Generalnie nie polecam. Nie? Tak, generalnie jakby życie nakierowane na to, żeby rano sobie pobiegać.
Tak, i w ogóle wstawać specjalnie po to, żeby zjeść, po to, żeby pobiegać, i no po prostu to mi rozwalało kompletnie banie i cały dzień. I spotkałem się z fajnymi badaniami o muzułmańskich sportowcach w okresie Ramadanu, kiedy oni w dzień nie jedzą w ogóle. I ciekawa sprawa, to wszystko by na to wskazywało, że oni powinni w tym okresie Ramadanu mieć jakieś niesamowite spadki, formy. Nie mają żadnych. No i teraz myślę, ej, czyli zaraz, to jak pójdę na czczo trenować, to się nic nie stanie? Byś trochę głodny. No nie. Tak, sobie... ale ja jeszcze wcześniej nawet parę razy próbowałem na czczo biegać, tylko po prostu nie miałem dowodu na to, że to jest okej. I ja po prostu miałem wrażenie, że ja ledwo nogami powłóczę. Ja faktycznie patrzyłem na zegarek i myślę, no po prostu 6,5 minuty na kilometr, to jest w ogóle jakiś dramat. Forma mi się rozpada. W ogóle nie będę biegał na czczo. I niesamowite jest to, że ja przeczytałem to badanie, nastawiłem sobie w głowie takie, że ej, to nie ma znaczenia. Po prostu sobie lepiej się wyśpię, pójdę pobiegać i zrobiłem swój rekord na dyszkę. No, na czczo. Wiesz co, ja tak samo jak byłem na keto, to się naczytałem, że tam aktywność, to w ogóle wiesz, jest umieranie. Tak, bo nie pamiętam, ma siły. Że wspominałeś o tym. Tak, i wiesz, i naczytałem się tak, że stwierdziłem, że a pójdę sobie pobiegać. No i rzeczywiście poszedłem i nie miałem siły, no nie? Tak. A później się. Widziałem w ogóle jakiś wywiad z jakimś kolesiem, który po prostu uprawia tam takie mocne triathlony, jakieś Ironmany i tak, i jest na przykład na keto, nie? No, dokładnie. A później mi z nami powiedział, mówi, słuchaj, w ogóle przecież. No idziesz i biegasz, jest tak samo, no i nic się nie dzieje, no nie? No i przynajmniej pobiegłem. Tak. Więc kurde, jakby tylko głowa, no nie? I jakby to samo też zrozumiałem w sytuacji na przykład różnych dolegliwości bólowych, które szarpały moim ciałem. No, jakby ciężko się doprowadzić do tego, że nigdy nic się nie boli. No tam zawsze coś zrobisz, jakieś krzywdy, nie? A co z na rowerze, coś zrobisz, a to w różnych miejscach. Albo, nie wiem, zasiedzisz za długo, wstaniesz, trochę masz sztywny kręgosłup. Takie rzeczy się zdarzają na co dzień. A jak sobie jakby, wiesz, jakby dalej fizjologię pojechałem, że tak naprawdę kiedyś dało mi tak, że któryś raz czytając to samo, i teksty powiesz, jakby, że praktycznie wszystkie twoje bóle są bóle receptorowe, że tam się nic nie dzieje, tylko wiesz, jakby receptory są informacją. Okay. To jest tylko informacja. Tam się nic nie dzieje. Jeszcze się okazuje, że w ogóle luz. Rozwali się zaraz, no nie? To tak, jakby zmiana postrzegania. Ta nasza głowa niestety i no w sumie i na szczęście, bo to jest taki no i plus i minus. Robi niesamowitą robotę, jeśli chodzi o to, jak jemy, bo może nas do niektórych rzeczy przekonać i nam tak naprawdę bardzo mocno ułatwić proces. Czy to zmieniania nawyków żywieniowych na lepsze, czy przetrwanie okresu redukcji, bo to się niektórym kojarzy, odchudzanie, że to jest jakaś w ogóle niesamowita kara, że to jest w ogóle jakieś piekło. Czeka mnie po prostu parę miesięcy, jakiś gehenny i po prostu po tym no, uda mi się. Bo i... wiesz co, bo znowu nie ma tych małych kroczków i ludzie myślą, że jak dobra, muszę schudnąć 50 kg, ile mam czasu? 3 miesiące. Tak. No to wtedy, no sorry, ale wtedy to jest rzeźnia. Jakbyś chciał schudzić 15 gramów miesięcznie, to wymaga to... Po pierwsze, nie poleca się tego, pierwsza sprawa, a po drugie, no jakbyś już chciał to zrobić z jakiegoś powodu. No nie wiem, różne rzeczy są takie, motywacja to było curio. Może to nie jest nawet specjalnie złe, bo w kategoriach zastanawiać się, czy lepiej jak będę po prostu otyły przez kolejne 3 lata i powoli chudszy, schudnę teraz szybko, dynamicznie i... To ciężko, wydaje mi się, powiedzieć. To raczej takie rzeczy się powinno robić też pod kontrolą lekarza i na pewno dietetyka. Dobrze to zaplanować i dorobić dużo badań w trakcie, bo są faktycznie takie doświadczenia, gdzie chyba rekordem akurat tutaj był gość, który na redukcji po prostu nie jadł nic przez ponad rok. Wow. I nie umarł. Nie umarł. Naprawdę nie jadł nic przez rok? No tak, nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale tam 360, ale 380 kilka dni. Suplementował się trochę? Właśnie nie pamiętam, szczerze mówiąc. Nie chcę tutaj skłamać, nie jadł. Bo jednak jakby mało witamin to układa się w tłuszczu. Prawdopodobnie nie? Miał tam suplementację, bo ja myślę, że to inaczej to by go zniszczyło tak hormonalnie na pewno w tym czasie. Kurde, mocne. No, mocne. Ale to oczywiście było cały czas pod kontrolą całej ekipy badawczej, która go tam monitorowała, nie? Jak się nazywa ci ludzie, którzy nie jedzą nic? Czyli on był nim. Czekaj, jest taki... Ale jemu się udało. Tak. Brain... coś tam... Bretarianie. Bretarianie chyba. Bretarianie, no. Myślałem, że to od brew. Może Bretarianie? Wiesz co, nie wiem. Ale dobra, wiadomo o co chodzi, jakby sobie googlujecie. Bo chyba za 2 lata temu słuchaliśmy jakiś taki, nie wiem... Tak, słuchaliśmy po prostu, wiesz co, to był jakiś śniadaniowa rozmowa. Jakiś te, wiesz... Niesamowite to tak, było. Dzień dobry TVN, czy jakby... To chyba było w jedynce, to jakby nie wiem, jakie tam jest, ale... Tak. Ja bym to nawet podciągnął pod
to, o czym też mieliśmy tam dosłownie chwilę powiedzieć, o zaburzeniach odżywiania. Ale on był, czyli on był bretarianinem. Być może. Nieświadomy. Nie bez kitu. Czyli są tacy ludzie. Nie, tak, nie, ale on schudł, a oni twierdzą, że im się waga to chyba tam tak, specjalnie tak, nie zmieni. To są takie osoby, które twierdzą, że nie jedzą kompletnie nic, jakby żywią się praną albo jakąś miłością, inną energią, miłością. I oni czasami, i to było śmieszne, bo taka kobietka, która wiesz, wyglądała nieźle, no nie? Taka wiesz, 50 lat i ona właśnie kojarzę. Była kilka lat bratarianką, bretarianką, przepraszamy, jeżeli tam mówimy z błędem. I ona je czasami jakby pod kątem towarzyskim. Tak, raz na dwa lata. Mówiła, że tam raz z kimś cukierka jadła chyba, czy coś takiego. No, dla mnie to robi mega głowę. Wrażenie. W sensie jakoś myślałem, że ktoś tak, że tacy ludzie są, ja bym się z nimi żył, to mi się kojarzy teraz, jak czytam właśnie książkę o tych wszystkich szamanach, którzy się na przykład nie wypróżniali. No, no, i wiesz, no. Rano w nocy wszyscy spali, oni... No kurde, jasne. No i oni tak samo, że wiesz, na tutaj niesiadomce robię zakupki w nocy i jedzą sobie. W nocy kiełbasa z lodu śmieszna w filecie, nie? Ale jakby Uber z racji tego, że jakby my się poruszamy przy takim nurcie terapeutycznym dziwnym, to nie, jakby nie wykluczam tego. Nie, ja też. Tak może... się śmiejemy, bo się ze wszystkiego śmiejemy, nie? Tak. Chętnie szanuję, bym poznał. No. Jeśli jesteś bretarianinem czy bretarianinem, to możesz się do nas śmiało odezwać. Możemy sobie podcast razem zrobić. To by było niezłe. Pewnie. Mocno by było. Dokładnie. Ale jednocześnie musimy się zamknąć przynajmniej na kilka dni razem i zobaczyć. To jest do zrobienia. Jak to na kleszczowie będziemy w gabinecie siedzieć. Okej. Dobra. Czy to są wszystkie mity? No tych mitów jest no, niesamowita ilość, ale możemy sobie, myślę, na razie te zostawić. Jeśli myślałem w kategoriach pod kątem jakby kaloryczności, no nie? To możemy taki... powiedzieć właśnie jeszcze o tej takiej jednej, bo była bardzo długo popularna ta dieta. Ja się przyznaję, że ja przez jakiś czas trzymałem się tych zaleceń, ale powiedzmy dużo mniej wiedziałem na ten temat. Dieta Duncana? Nie. Duncana nie. To jest bardzo zła dieta. Nie będziemy o niej mówić, ale jeżeli jesteście na niej, to naprawdę nie bądźcie na niej. To nie jest dobry pomysł, ale ta dieta, która polega na tym, że no jesz co chcesz, ważne, żeby się makro zgadzało. O. If it fits your macro. No niby, bo to na pierwszy rzut oka, jak ktoś nie wie za bardzo o co chodzi, to myśli, to jest logiczne. Tak, chodzi o kalorie. Z takiego chemicznego punktu widzenia. Tylko kaloria. To nie jest ważne, czy ja przyjmuję te kalorie z McDonalda, czy sobie zrobię w domu jakieś fajne, dobre jedzonko z nieprzetworzonych rzeczy, no bo przecież te węglowodany to są te same węglowodany, te tłuszcze to są te same tłuszcze i to białko to jest to samo białko, no bo ono finalnie w procesach trawienia i tak powstaje tam i ATP, i budulec, i no to są te same proteiny, te same aminokwasy, to nie czarujmy się, to jest to samo. No niby tak, ale w sumie to nie, no bo jednak skąd się te problemy zdrowotne biorą, a poza tym no fajnie, że mamy makro, ale mamy też mikroelementy, tak. Mamy też antyoksydanty, mamy całą masę składników czynnych, których w śmieciowym jedzeniu po prostu nie ma. No i w maku, w tłuszczu tam antyoksydanty średnio to jakby... No właśnie, antyoksydanty średnio, a tłuszcze trans jednak są, nie? I jednocześnie my jakby poruszyliśmy sobie ten temat przed nagraniem, bo nas to trochę rozbawiło i tam podobało takie porównanie, że to tak samo byśmy stwierdzili, że no ale to bez różnicy, ten samochód lejesz, oby pełen bak, no nie? Może być błoto. Dokładnie, woda z szyszkami. Szyszki tak, nie są dobre, ale chyba, że zblendujesz szyszki. To są ekologiczne szyszki. Tak. Z dobrego lasu. No ale szyszka może ci zapchać baki, wiesz, no ale powiedzmy, że tam. Oj, tam nieważne. Tak. Ale no nawet już w kategoriach powiedzmy olejów różnego rodzaju, no to wiadomo, że jakby jest różnica, na przykład, jedziesz sobie, jeżeli to jest taka... Zamiast diesla wlewasz benzynę. Ale inaczej, jedziesz sobie na przykład, bo wiesz, to my jesteśmy w takich krajach bogatych, że mamy paliwo 98-95 najniżej, ale na przykład jedziesz sobie gdzieś w Gruzji, tam już jest na przykład 92, a jedziesz sobie w ogóle gdzieś tam jeszcze bardziej na wschód i tam w ogóle jest 70. Oktanowe paliwo, więc no to sorry, tam akurat oni wiedzą, że niespecjalnie, aczkolwiek ich samochody jeżdżą, więc jeżeli jesteś starym trabantem, to w sumie możesz lać co chcesz, ale trzeba się z tym liczyć, że oni też wiedzą, że jak ten samochód stanie na stepach, ten trabant, no to nic złego się nie wydarzyło, stanął na stepie. Trzeba iść po nowego trabanta. Się to dzieje. No, więc jeżeli ty chcesz mieć taką jakby maszynę, takim trabantem, który zostaje, no to spoko, no nie? Można wtedy jeść co chcesz. Ale generalnie, no słuchajcie, to, że to jest w sklepach, to i tak, no to znaczy, że można. I to jest każdego osobisty wybór. No. Wiesz co, jeszcze z dietą, to jakby, bo się okazuje, że tak naprawdę żywienie niby proste, a z drugiej strony skomplikowane. Trochę tak. Bo wiesz, no jakby było mega proste,
takie naprawdę proste, to by się okazało, że te wszystkie aplikacje, które wiesz, jakby wiesz, bierzesz sobie produkt, kreszesz, no nie? A jest QR kod produktu albo kod kreskowy, bierzesz sobie aplikację, wszystko należy, skanujesz i się okazuje, pyk, że pyk, pyk. Wychodzi ci, że ten produkt jest, odstaw go. Albo ten produkt jest, wiesz, w skali od 0 do 100 ma 88, a to jest już, wpada na zielony kolor, możesz jeść po prostu i nie mieć wyrzutu sumienia specjalnie. A żółty to tak dobre, ale to niespecjalnie często, trzeba się zastanowić. Dokładnie tak. No. Teraz niektóre sieci, na przykład Carrefour, wprowadził coś takiego, że na swoich produktach ma takie trójkąciki z zaznaczonym, jak często możesz to spożywać. Jak jest, no, myślę, jakby, że jest nawet spoko. Często w sensie, że jestem przynajmniej raz w tygodniu? No, nie, znaczy, teraz znowu nie chcę skłamać, ale na przykład jak masz jakieś paczki z ciastkami, jakimiś orzeszkami w czekoladzie i tak dalej, to jest zaznaczone na nim i wyraźnie napisane, że... Tylko wieczorem do filmu. sugerowana wielkość porcji i że sporadyczne spożycie. Aha. Nie? Czyli takie, że raczej tego nie często. To fajne, bo myślę, że część osób może dzięki temu odstawi to trochę. Tak, myślę, że to jest proste. No i Carrefour bardzo spoko w sumie, no nie, bo tak naprawdę no, teoretycznie można powiedzieć, że zależałoby im, żeby wszyscy kupowali wszystko, a się okazuje, że może nie. Czyli może jednak, nie. Bo wiadomo, że te produkty lepsze, które możesz jeść codziennie, to też odpowiednio dużo kosztują najczęściej. Dokładnie tak. No, jak sobie kupisz też sobie dobre za 50 zł za paczuszkę orzeszki z nerkowca, eko, bio, no to tam możesz codziennie sobie to wyraźnie, nie? Nie jest, możesz codziennie. Dobra, kilka fajnych tutaj mitów powiedzieliśmy. Ty już tutaj zacząłeś coś pod kątem psychologicznym do jedzenia tutaj startować. No właśnie, trochę już o tym też mówiliśmy w trakcie i teraz, czy ja coś jeszcze o tym chciałem powiedzieć. To jest dosyć duży temat, bo... Czyli jest na tyle duży, że powstała nowa gałąź tak naprawdę, znaczy kilka lat temu, tak. Która łączy problemy psychologiczne i jedzenie i nazywa się psychodietetyką. Dokładnie tak. I jest ciekawa. Bardzo ciekawa, no bo my na przykład już mówiliśmy o tych swoich przykładach, o naszych przekonaniach dotyczących jedzenia. Tego, że a to na keto to ja już nie mogę biegać, to ja jestem na czczo, to po prostu nie dam rady, nie? I okazuje się, że czasami nasze przekonania mogą dotyczące jedzenia mogą być tak silne, że nam w ogóle jakby zaburzają ten nasz pogląd na to i nas wręcz wpychają w jakieś bardzo realne problemy chorobowe. Teraz dosyć dużo się mówi o tym, że no, czy anoreksja, czy bulimia to są w ogóle bardzo realne, skrajne już takie problemy. No i tutaj powiedzmy, no pewnie większość z nas osób, większość z nas nie, może inaczej, nie kojarzy specjalnie gdzieś tam w swoim środowisku dużo osób, które mają anoreksję. Bo to jest faktycznie bardzo skrajne. Ale bulimia myślę, że zdarza się bulimia wcześniej, może być nie? dużo częściej, bo to jest trudniej rozpoznać. To mogą być też osoby gdzieś tam z naszego otoczenia, ale też często może być tak, że my przeginamy w drugą stronę i wpadamy na przykład w ortoreksję. Czyli tak chorobliwie zaczynamy zwracać uwagę na to, co jemy, czy to jest na pewno dobrze policzone, czy ta obróbka termiczna była na pewno taka i tak dalej, że wywołuje w to u nas bardzo dużo problemów. Takich przede wszystkim to właśnie i tej natury takiej emocjonalnej, psychicznej przekłada się to na to, co my jemy i tu zazwyczaj te wybory no, raczej są dobre akurat w ortoreksji, aczkolwiek niezdrowe jest nasze podejście do tego, jak my to traktujemy. Często takie osoby się nawet społecznie izolują od innych, no bo powiedzą tak, no nie mogę wyjść ze znajomymi, bo mnie będą chcieli wyciągnąć tam na jakieś jedzenie, a ja nie jem jedzenia na mieście w ogóle, bo to nie wiadomo, czy tam nie jest za dużo tłuszczu na przykład. Nie? Więc no jedzenie znowu, ten cały taki kontekst społeczny no też u nas takie problemy może wywoływać. Tak, jest dużo, ale wiesz co, też jakby, jeśli chodzi o postrzeganie jedzenia, to rzeczywiście wydaje mi się, że takich osób, które tak bardzo chorobliwie na to patrzą, jest sporo, ale to postrzeganie jakby siebie, no nie, jakby swojej sylwetki i tak dalej, no to takich osób w większości kobiet jest moim zdaniem bardzo dużo. Jest. Że jest. Wiesz, jakby one cały czas uważają, że są grube, już jedzą mało i tak dalej, to jest po prostu tak, temat i rzeka. Problem w dodatku też teraz bardzo mocno nasilają media społecznościowe, nie? Instagram jest taką kopalnią takich... osób, które wrzucają gdzieś tam swoje zdjęcia, sześciopaki i w ogóle, wiesz, sylwetki jak na zawody bikini zaraz. No i jednocześnie na przykład taka osoba robi sobie zdjęcie, że właśnie dostała wielkie pudło z pizzą, nie? No i u dużej ilości osób to wywołuje taki mindfuck. W ogóle, no jak to? To w ogóle ja...
tutaj się staram, ja nie mam takiego sześciopaka, ten gość może jeść pizzę, co ze mną jest nie tak, nie? No, dokładnie. Tak, ale też Instagram też jest jakby takim, już się trochę zmienia. Trochę social media się zmieniają, bo się okazuje, że bycie tam jakby autentycznym i nie zawsze szczęśliwym jest, powoli się robi okej. Okay. W pewnym momencie było, wiesz, jakby, ale dalej jest taki problem. Na przykład jak był ten okres, zaczął się teraz taki, wiesz, okres covidowy. Dokładnie tak. Się nagle okazuje, że ale skończyły ci się już te zdjęcia z ostatniego wyjazdu. Ale nie, nie, nie. Wiesz co, ja miałem na przykład na swoich przemyśleniach, bo po prostu tak się zaczęło. No. Przykład, wtedy wróciliśmy z Łodzi z tego kursu. No i czułeś taki stres wszędzie, no nie? Dokładnie, no. I ja bym taki trochę, mówię, kurde, no jakby, no nie mam ochoty się cieszyć. I tak wrzuciłem sobie takie przemyślenia, że kurde, jakoś tak no, się zrobiło creepy trochę. I jakby nie to, że jakby boję się, że będę chory i tak dalej, tylko że po prostu kurde, no tyle stresu wisi w powietrzu, to się niedobrze przekłada na mnie też, no nie? No. I ludzie po prostu, że ej, to, ja jest, też. To jest Instagram, no nie? To jest nie, właśnie, nie, aha, odwrotnie. Że, co, to, że tu to się trzeba Instagram, cieszyć, tak? Tutaj Patryk, jakby ty, a to jak ty jesteś szczęśliwy, to co z nami? No tak, no, ja muszę chodzi. Być, no nie? Ale się okazuje, że coraz więcej osób, z których wychodzą i na przykład publikują coś, że na przykład im nie jest specjalnie wesoło dzisiaj, że i znowu był kijowy dzień, no nie? I znowu na przykład, albo zauważyłem też taki, no to nie trend, ale powoli coś tam się zaczyna dziać, że osoby, które bardzo mocno były nakierowane na jedzenie, chudnięcie, redukcję, tam zjechały, a to się okazuje, że wiesz, no, coś było nie tak i zaczynają, wiesz, powrotem jojo efekt i idą do góry. I się okazuje, że potem znowu wyjazd, potem znowu do góry, no nie? Się okazuje, że ktoś tam się zaczyna powoli dzielić, że kurde, chyba jednak pójść do psychodietyka, bo to nie jest spokój, że słuchaj, jest trudny post mega dla mnie, ale... To nie jest, no właśnie. To nie jest normalne, tak? Tak, tak. Ja tutaj byłem po prostu mega szczupła, już na skraju tutaj swojej szczupłości się okazało, że coś jest ze mną nie tak. Halo. I to jest trochę też fajne, że w ogóle i tam właśnie kilka razy mi się gdzieś tam pojawiła informacja psychodietetyk na Instagramie i osób, które korzystają. I że to nie jest takie jakby specjalnie złe. I się okazuje, że i wtedy wiesz, łapki w górę, bo się okazuje, że bardzo dużo osób ma ten dokładnie sam problem. Tak, myślę, że to jest super fajna dziedzina, bo często jeśli my zmienimy nasze podejście do jedzenia, to się nagle okazuje, że te efekty, czy to odchudzania, czy nawet poprawiania swojego stanu zdrowia, swojego samopoczucia, one są lepsze, bo my już w głowie mamy co innego. Że już wiemy, że mamy do tego zrównoważony stosunek. I że często wiemy, że to może nie jest nic do zrobienia w tydzień, ale ja to jakby akceptuję, że to jest spoko, nie? Że życie nie jest doskonałe i że moja dieta nie musi być czarna, nie musi być biała i moja sytuacja nie jest czarna, nie jest biała, tylko jest w takich odcieniach szarości, bo ja po prostu muszę się gdzieś tam w tym znaleźć i że to jest normalne. Nie? Więc to ten mindset robi tutaj ogromną robotę. I fajnie, że taka specjalizacja się pojawia i coraz więcej się tym mówi i to jest w ogóle super. Tak samo jest z psychoterapią przecież, że kiedyś jeszcze, kurde, kiedy zaczynam pracę z 7 lat temu, po prostu ludzi powiedział mi w ogóle, albo desła ich, że może by psychoterapia. No nie, bo to... Pan żartuje, co tam z głową coś. Tak. A teraz się okazuje, że ludzie mówią, że spoko, mam swojego psychoterapeutę. Ja mówię, kurde, to wiesz, elegancko. Takie, tak, że... i to jest okej, okay, nie? Tak, bo tak. Jeszcze kiedyś było takie przekonanie, właśnie... że po prostu jak ktoś chodził do psychologa czy do psychiatry, no to znaczy, że to jest po prostu wariat i on się nadaje do zamknięcia. Tak, no. tak, nie wiem, już, już na szczęście się to gdzieś tam skończyło. Dobra. Gdzie my tutaj w tym momencie jesteśmy? Jesteśmy tutaj na właśnie zależności od jedzenia trochę, zaburzenie odżywiania, psychoterapia tutaj była. Myślę, że jesteśmy właściwie na Powolutku zbliżamy się, ale oczywiście wiadomo, że jak na końcu my zawsze staramy się dawać jakieś tipy, bo tak było dużo takich mitach, że koniecznie tak jest, że jedzenie nas nie definiuje, że jedzenie jest potrzebne i fajnie jakby w większości było zdrowe, ale jak się czasami zje coś niezdrowego, to się nic złego nie stanie, tak? Jakby czasami... Chyba, że masz alergię. Tak. Na orzeszki i pomyślisz, że dzisiaj mogę. Jakbyś alergię albo nietolerancję, tak, no to się skończy bardzo... Jak masz nietolerancję pokarmową, no to tam no... Jak to jest jednorazowy wybryk, to podejrzewam, że trochę spuchniesz, może to się skończy biegunką na przykład. Albo nawet nie zauważy, bo ci tam zacznie się pobolewać kręgosłup, albo po prostu gdzieś tam taki obrzęk, albo po prostu gazę, no zdarza się, tak? No tak. Nic złego specjalnie. Bo tam zjadłeś taką osobę, taką rzecz, która cię troszeczkę przytruła, ale wiesz, jakby ludzie piją alkohol, też nie zwracają uwagi specjalnie, jakby to jakby wszyscy się tam piją alkohol i jest okej. Okay. Więc jak zjesz po prostu pizza, masz nietolerancję na nabiał, no to nic złego się nie wydarzyło. Trochę no krości na twarzy wyskoczy. No, nie, może. No tak. To jest w ogóle u mnie. No jest wiadomo, że trochę, no,
No, że lepiej by było nie, ale jeśli to się gdzieś tam wydarzy, to no to życie to nie jest tak, że musisz zaczynać wszystko od nowa. Wyzerował ci się licznik twojego zdrowego lifestyle'u i po prostu zaczynasz od zera, nie? No i tak się myślę, że po prostu wiesz, taki cheating, to jest po prostu wiesz, wszystko legło w gruzach, no nie? Tak. I wtedy jak tak jest, to psychodiety takie były naprawdę spoko. Bo niektórzy tak mogą być, no nie? Nie mogę zjeść tego chipsa po prostu, bo wszystko moje 5 lat zmagań pójdzie po prostu. Tak. I to znowu, to się właśnie kwalifikuje pod zaburzenia odżywiania. Tak. I ja już nawet też nie jestem fanem takiego określenia, że to jest cheat. Bo ty wtedy oszukujesz. No nie można samego siebie oszukiwać. Po prostu jak lubisz, strasznie lubisz ciastka i po prostu nie wyobrażasz sobie, żeby w twojej diecie nie było ciastek. Albo no uwielbiasz pizzę. No ja uwielbiam pizzkę. No po prostu ja nie byłbym w stanie się zaadoptować do takiej diety, gdzie no, nie mogę sobie już nigdy pozwolić na pizzę. Wiadomo, że pizza codziennie prostu, nie jest specjalna. No, nie, no, ale ja nie muszę codziennie. Uh-huh. Więc po prostu ja sobie pozwalam na to, że od czasu do czasu mogę i się wtedy delektuję tą pizzę, jest w ogóle super fajnie. Znaczy jem, bo lubię, no nie? Jem, bo lubię, nie? Ale nie jem, bo na przykład dzisiaj zrobiłem tyle pieniędzy, że mogę zjeść pizzę. Nie. I też nie jestem też fanem nagradzania się jedzeniem. Wiem, że to w naszej kulturze strasznie jest takie kultywowane, że dzieci jak dostaną dobrą cenę, to dostają batona, jajko niespodziankę. I tak dalej, to i tak dalej. No to, ojej, to jest strasznie, strasznie złe. No, strasznie nie. To powinno być tak, ale widzisz, bo akcja jest taka, że z psem to na początku tak robisz. Że dajesz mu ten jedzonko, jak on zrobi coś dobrego, a później tylko mówisz, że dobry pies. Fajnie, załapałeś. I on wiesz, jest dużo takich razów, w którym po prostu dobry pies starczy. Mm-hmm. Bo on po prostu cieszy się, że ty się cieszysz, a on jest po to, żebyś ty się cieszył. Tak. On jest dla twojego właściciela, nie? To nie jest tak, kotrony sam dla siebie, tylko pies, on żyje po prostu po to, żeby właścicielowi było dobrze. I teoretycznie, no, dzieci też nie są po to, żeby tobie było dobrze, ale w sensie na początku dobra, spoko, daj tam czekoladę, tak? Ale później powiesz, kurde, tak wiesz, przytulisz swego dziecka, powiesz, ale słuchaj, mega kurde, ale jesteś zdolny, nie? Super koleś. Dobra robota, napracowałeś się. Napracowałeś się, dokładnie, to nie było szczęście, napracowałeś się, zasłużyłeś, świetnie. Mhm. No i mówi, dzięki tato. I kurde, załatwiono, nie? To nie mówię, ale czekaj, masz czekoladę. A ty już nie chcę. Twoje słowa mi starczyły. O kurde, zabawne. Także nie robimy, nie nagradzamy się nikogo i ludzie też się karzą jedzeniem. Że ci się zrobimy coś złego, za karę znowu, nie zjem kolacji. To jest tak samo złe, to też jest zaburzenie. Nie. Więc wtedy psychodietetyk może sprawiać coś na własną rękę, bo jak nie jesteś bardzo chory, to można sobie jedzeniem trochę poeksperymentować. Dokładnie. Jak jesteś w miarę zdrowy i czujesz się, że jest nieźle, ale mógłby być jeszcze lepiej, to może spróbować coś sam. Tak, tam jest tyle ciekawych rzeczy, które jakby możesz się wyedukować. Mm-hmm. Czy bezpłatnie, czy płatnie w internecie. Mm-hmm. I zobaczysz, tak? Jak pójdzie do przodu, to fajnie. Jasne, jak pewnie, nie idzie do przodu, bo to też jest proces, tak? To nie jest tak, że zrobię tutaj, jak mi się nie uda, to umrę. Tak. Tylko chociaż, coś tam się. No jeśli, no bo, tak jak Patryk mówił, można na własną rękę i fajnie i należy próbować, aczkolwiek jeśli się gdzieś zatrzymasz w martwym punkcie, tak, to dobrze byłoby jednak poszukać takiej pomocy, bo to mogą nie być specjalnie oczywiste rzeczy. Czasami to jest bardziej skomplikowany proces, że jakaś sytuacja w naszym życiu w nas wywołała to i to, że no, jest jakiś taki trigger, który w nas coś odpala. Mhm. Jeśli widzisz, że po prostu no, mimo wszystko zdarzają się sytuacje, że po prostu rzucasz się na jedzenie, masz jakiś niesamowicie wilczy głód i po prostu w napadzie pożerasz ciastka po prostu prawie do wymiotów, nie? Podejrzewam, że samemu ciężko może wyjść tak, z jeżeli czegoś ktoś takiego, ma, nie? W ogóle, wiesz co, jeżeli ktoś ma duże problemy, no nie tylko właśnie takie powiedzmy natury psychologicznej, tylko po prostu duże problemy, tak? Aktualnie i wiesz, że to jedzenie jest, a już słuchając tego podcastu, wiesz, że to jedzenie jest istotne bardzo mocno, bo jednak ono, to co jemy wpływa na to, jak wyglądamy, jak się czujemy i tak dalej. Więc fajnie byłoby, jeżeli te problemy są duże, od razu skorzystać ze specjalisty, no bo to jakby szkoda dokładnie czasu, tak? Po co masz się męczyć kolejne tygodnie z bólem brzucha, tak? Mm-hmm. Kolejne tygodnie z biegunkami, z zaparciami, w ogóle z gazami ciągłymi, jak można coś zrobić dokładnie z tym od razu, jak a mogą być też sytuacje, które jak się szybciej rozwiąże, to one nie mają swoich dalszych negatywnych konsekwencji. No, naprawdę, jedzenie ma duży wpływ. Ja na przykład zauważyłem, że bo po pierwsze pod kątem zmiany mojego postrzegania jedzenia, a po drugie rzeczywiście zdrowszego jedzenia, bo możemy powiedzieć tak pokrótce, bo na przykład moja dieta wygląda tak, że ja teoretycznie jem większość rzeczy, staram się jeść bardzo mało przetworzonych rzeczy, to już pierwsza sprawa. To jest jakby podstawa w ogóle, jakby ktoś chciał coś zacząć robić, to po prostu dobrze mniej przetworzonych rzeczy, no nie? Czyli albo się samemu robi,
w większości przypadków najlepiej robić samemu, nawet jak się je w dobrych knajpach, to ono też jest to jedzenie takie, mieliśmy takie akcje, tydzień jedzenia tylko na mieście. W dobrych miejscach, to nie były takie jakby fast food, no nie? No tak, tak. To też ten tydzień różnie było po tygodniu. Nie jest dobrze. Nie specjalnie. I to też nie było tak jakby super koloryczne jedzenie. Tak naprawdę dobre miejsca. Mm-hmm. To się okazało, że pewnie jest taka knajpa. No, dobre miejsca, w ogóle nie o nie mi chodziło. Nie. Tylko w fajnych miejscówkach. To czułem wtedy też się średnio, więc najlepiej byłoby sobie robić to jedzenie samemu, tam wiesz, myć warzywkę i tak dalej. I nie przetworzone. I to jest w ogóle kwintesencja jakby dobrego jedzenia, potem tylko jest zabawa mikro, makro składnikami. Dla większości osób to będzie tak, już tak. Mówimy o osobach, które nie są w skrajnych sytuacjach nie potrzebują, klinicznych. No właśnie. Tak. No. Nie potrzebują po prostu, wiesz, jakby... Specyficznego podejścia do... Tak, tak. Czyli są tacy względnie normalnie funkcjonujący. Mhm. Jak ktoś ma dużo otyłość, no to też jest trochę inna sytuacja, bo trzeba tam jednak coś tam sobie policzyć. Raczej, to nie jest tak, że będzie liczył całe życie, tylko żeby mieć pojęcie więcej, żeby się nauczyć tego. Tak, że dzisiaj zjadłem 600 sobie... kalorii, to jest za dużo. Tak, dokładnie. Niektórzy tak. Nie zdają sobie z tego sprawy. Nie. Dalej myślę, że pizza ma 300. No tak jak rozmawiam często z pacjentami na takie tematy, to tak potrafią czasami przeszacować o kilka tysięcy kalorii w jedną albo w drugą stronę to, co jedzą. Raczej, i swój wysiłek zresztą też. Jak to ludzie, nie szacują nigdy w górę. Ludzie tylko w dumno, nie? Że dzisiaj zjadłem 1500 kalorii, mogę zjeść jeszcze więcej. Nikt nie powierzy... Ale za to biegałem, więc spaliłem z 6000. Kurczę, chyba powinienem w sumie schudnąć pół kilograma po dzisiejszym dniu. Ale jednak nic mi nie schodzi, no nie? Wiesz co, kiedyś gadałem sobie z taką znajomą dietetyczką, ona jest trenerką, dietetyczką i tak dalej, i ona właśnie jakieś zajęcia były. No i tam jedna podopieczna mówi, że tam ćwiczy, wiesz, mega, tutaj wiesz, jakieś akcje cały czas, że ty tych zajęć masz 6 tygodni, no wtedy dodała, no nie? Wiesz, codziennie zajęcia, tylko w niedzielę nie ma zajęć. No i ona mówi, że kurde, no coś im nie szło specjalnie, no stało w miejscu cały czas. Chyba kojarzę, bo ja chyba byłem przy tej rozmowie. Tam chodziło o te napoje? Nie. A nie, dobra, nie. To chodziło tylko o to, że ona chodzi na zajęcia i ona, wiesz, jakby stwierdziła, co to za zajęcia są, ona mówi, że tutaj, wiesz, brzuch i tak dalej, to powiedzieli, że takie jakby zajęcia fitnessowe, no nie? Czyli tam minus 250-300 kalorii. Mm-hmm. Ale tym nie szło specjalnie. No ja bym ta zajęcia poszła. Wiesz, że leżenie na macie. Wiesz, jakie takie przeciw, jakiś zdrowy krek, super, wiesz, jak dla babci, no nie? W ogóle aktywność tak naprawdę na poziomie troszkę więcej spoczynkowa. To jest tak zwana joga relaksacyjna. Joga relaksacyjna. I te zajęcia wyglądały większość podobnych. No nie taki, wiesz, chillowy pilates, dla początkujących w ogóle zero spocenia, nikt tam się nie pocił. No i wiesz, później dla uzupełnienia elektrolitów. Tak, tak. A najczęściej, wiesz, zrobiłem trening, no to wiadomo, w dzień treningowy mogę sobie tam 200 kalorii więcej zjeść, więc jakiś tam, wiesz, zdrowy batonik wjechał. Się okazało, że zamiast tam minus 400, to było plus 200, no nie? A 600 kalorii tak każdego być. Dnia, to się okazuje, że jednak to stoi wszystko w miejscu, albo nawet wręcz nawet przeciwnie się potrafi w drugą stronę. Do góry. Dobra, więc są takie podstawy, czyli na przykład w moim przypadku polega na tym, że jest dość mało przetworzonego jedzenia, raczej staram się jeść w domu. I gdyby nie kilka dni w miesiącu, pewnie byłbym weganinem. Bo raczej jem dobrze jest roślinie. Faktycznie, jeśli tych warzywek się tam sporo pojawi. Tak. I jeszcze jeden taki mam pro tip, który naprawdę jest game changerem. I jest problemem bardzo dużej ilości osób. Czyli jak siedzisz i jesz, to siedzisz i jesz. I nie robisz nic w tym czasie innego. To chyba jest naprawdę ultra... Rozmawiasz z kimś jeśli to są takie jakieś relacje społeczne, wtedy spoko, bo wtedy sobie jecie, rozmawiacie i jesz pomału. Ale jak jesz po prostu, może inaczej, nie jesz, pakujesz w siebie jedzenie i jednocześnie przeglądasz komórkę, telefon, ten laptopa, no cokolwiek innego, to pochłaniasz znacznie więcej jedzenia. Mhm. I zanim ten sygnał o sytości do ciebie dotrze, to prawdopodobnie zjesz naprawdę... Sporo za dużo. Ostatnio taki kubek lodów przy YouTubie. Był strasznie duży. I to wiesz, że mówię. Jakbym ja tylko ten kubek lodów, jakby myślę o tym, że jem kubek lodów, połowę bym przestał. Tak. No, jest takie dobre. Tak, no, dokładnie. No. Jest, no. Tak, no. Więc w ten sposób. I to jest okej. Okay. Teraz będzie tak, że tutaj w ogóle będzie pewnie nagonka na mnie, tak, że nie jem śniadań, nie jem jesz mięsa lody prawie, przy YouTube. Jem lody przy YouTube, nie jem śniadań i po prostu prawie nie jem mięsa. Jem mięso czasami, ale tylko taki, wiesz, top of the top. Najlepsze mięso po prostu, wiesz, Warsaw, in Warsaw. No mi, T-bone steki tak. Tylko, no nie? I tak dalej. Nie no, żartuję, ale jakby ewentualnie jakiś steak dobry albo burger i to wiesz, że raz na
dwa tygodnie, trzy, raz na miesiąc, bo myślę, że nie jem nic i jest spoko. A Maciek w ogóle jest weganinem. Prawie, że tylko dzisiaj tę szakszukę jadłeś. Tak. Albo włączyłem sobie do diety jajka. Jajka. Kozi ser. No, też wrzuciłem trochę. Owczy. Było. Kozi. Bawoły. Nie wiem. Ale są mozzarella bawola, wiesz? Trochę. Pewnie tak. Rzeczy, no? Trochę eksperymentuję z takimi rzeczami, po prostu sprawdzam, co mi akurat tutaj nie dojeżdża, bo akurat mięsa to nie jem z takich mocno ideologicznych powodów, a nabiał no po prostu bardzo źle na niego reaguje. Ja tak samo, więc no. Ale testuję sobie takie rzeczy. Na bank będzie nagonka na nabiał, bo mówił coś o nabiale, ja na przykład ewidentnie wiem, że on nie jest specjalnie dobry dla mnie, ale jak dostałem ostatnio mleczko takie, wiesz, dojone po prostu ręcznie, a o skurwę, które jedzą dobre rzeczy, to słuchaj, w ogóle piliśmy mleko siadłe, dostaliśmy w ogóle jakieś coś, tam jeszcze jakieś masło, śmietane i tak dalej. Zero problemów, no nie? Właśnie. Jakbym pił takie mleko zsiadłe, normalne, znaczy powiem, żeby nie zsiadło, to się z... w ogóle nie ma szansy, żeby się zsiadło, to pierwsza sprawa, ale jakbym wypił tyle, no to po prostu ewidentnie był rozwalony, tak? Wzdęcia, gazy, no to... białkowe gazy, wiadomo jak to będzie pachniało. Więc ja teraz tą swoją dietę bardziej określam jako taką, to chyba nie ma polskiego tłumaczenia, takie plant-based. Wiesz co, aha, plant-based. Przede wszystkim... Wiesz co, to jest fleksitarianizm? Jest coś takiego? O, jeszcze lepiej. Fleksitarianizm to jest tak, że ty się starasz jeść roślinnie, ale czasami w sytuacjach powiedzmy takiego powiedzmy spotkań towarzyskich i tak dalej, to nie odmawiasz dobrej jakości, to znaczy właśnie dobrej jakości produktu właśnie pochodzenia zwierzęcego i ewentualnie mięsa. Aha. W ten sposób, no nie? Dobra. Czy jakąś tam rybkę możesz przyjąć, ale to są okay. Tak, wiesz, czasami, no nie? Tak. Ja jako, że dzisiaj dużo o tym mówiliśmy, ja jakby nie przyjmuję więcej takiego miana, że jestem taki albo taki, albo taki, bo po prostu jedzenie mnie nie określa. No, ale fleksitarianizm jest śmiesznie, brzmi, wiesz, taki jesteś fleksji, no nie? Czyli dopasowujesz się do sytuacji w miarę, aczkolwiek masz swój pewien jakby taki scenariusz. Swoje zasady. Tak. Starasz się ich nie łamać, ale jak się mówisz, no dobra, czasami gdzieś tam, jak już jestem w fajnym miejscu, a się okazuje, że roślinnych rzeczy to nie ma nic takiego, mówię, dobra, to tam, to ja sobie tam zjem frytki. Nie wiem, że tak burger przykład czasami, no nie? Więc coś takiego. Albo gdzieś tam sałatkę z serem kozim i tak dalej. I trudno, nie, może nie zmiotuję. Jest taka szansa. No, jednego jeszcze zabrakło, bo będziemy teraz kończyć, to jakby nie mówimy o nawodnieniu, ale zastanawiam się, czy damy radę nagrać jeden odcinek o nawodnieniu. Może nagram, jak będziemy następnym razem też coś mówili o jakichś takich rzeczach bardziej związanych z tą naszą taką biochemiczną stroną życia, to o wodzie chyba też tak, sobie czyli tam dalej, coś czyli dołożymy. Jak jesteśmy teraz, wiecie, jesteśmy teraz w temacie triady zdrowia dalej, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale ona będzie pojawiała zawsze praktycznie. Tak mi się wydaje, że zawsze już w moim życiu. To dzisiaj było właśnie o tej fizjologii, którą oczywiście nie dokończyliśmy tak, bo tego jest dużo, bo moglibyśmy o suplach coś tam wspomnieć. O, no, dlatego tego myślę, jest, że... nawodnieniu i tak dalej, no nie? O samych, jakbyśmy o samych mitach dotyczących żywienia chcieli nagrać wszystko, to no wiesz, byśmy jakby, cały sezon o tym pewnie zrobili. Nie cały sezon, bo są ludzie, którzy zajmują się dietetyką i nagrywają, że nie wiem, 150 odcinek dalej o jedzeniu. Tak. Mówiłem o samych mitach. Samych mitach, samych dokładnie, mitach. Dokładnie, nie? Dużo tego jest. Czyli mam nadzieję, że ludzie mniej więcej wiedzą, że trzeba dość indywidualnie podejść, bo to jest z jedzeniem jest trochę jak z treningiem. Po co? Po co ja mam się odżywać dobrze, no nie? Mm-hmm. I jaki ja mam plan? Zadać ważne pytanie. Tak. Gdzie ja teraz jestem i gdzie dokąd ja chcę zmierzam? Być, no nie? Mm-hmm. I wtedy będziemy wiedzieli, co my musimy tutaj dopasować do tego, ale starać się też jakby myśleć w kategoriach, że jeżeli nie jesteście specjalistami, to mając tą wiedzę, dalej nie jesteście specjalistami. I są jednak osoby, które wiesz, żeby tam jest taki wydźwięk będzie, że jednak nie wszyscy znają się na żywieniu. Tutaj. My też jakby, na przykład ja też nie znam na żywieniu, mogę jedynie jakby pacjent polecić kilka rzeczy albo wybić ich z takiego rytmu, bo gdzieś tam staram się być na bieżąco, bo to jedzenie no mocno wpływa na nasze zdrowie, nie da się tego dokładnie wykluczyć. Więc też generalnie nie wahajcie się, jeśli macie takich pacjentów, gdzie definitywnie no z tym jedzeniem jest tak sobie i wiecie, że sami tego nie udźwigniecie, no to przecież są dietetycy. Tak, tak. Ja na przykład, wiadomo do kogo. Jak widzę, że pacjent no nie jest taki mocno zapuszczony żywieniowo, to wtedy możemy spróbować coś sami zrobić, tak? No tak, bo to jeśli są bardzo proste rzeczy i one tam nie wymagają akurat całego takiego planu. Tak, jeżeli pacjent, wiesz, nie ma tego zaburzeń ta grubego i tak, wiesz, jakiś... SIBO, IBS-u. SIBO i policystycznych jajników, no to wtedy można się podjąć, ale jeżeli jeszcze Hashimoto wypadnie, no to pewnie byśmy otrzymywali jakiegoś speca od żywienia. Bo sami dokładnie tego nie
tak. nie dźwigniemy. Jak wy jesteście takimi pacjentami, to też w ten sposób staracie się myśleć, wszystko sami zrobicie. Szkoda waszego czasu trochę, bo może być... Ciężko się będzie po prostu przez to przekopać. Wiesz, na przykład, ale fajnie też było na przykład, żeby mi już było lepiej, a nie za dwa lata. No tak, to, myślę, to jest jak ze wszystkim. To naprawdę da się dużo rzeczy zrobić samemu, tylko po co? Tak, no. No i to możemy do tego w ten sposób zawsze do wszystkiego podchodzić. Samochód mi się rozwali, no sam sobie naprawię. Tak. Co prawda potrwa to kilka miesięcy, nie, bo ja po prostu nigdy tego nie dotykałem, nie? Ale będę siedział i się uczył tylko po to, żeby to zrobić. Wiesz co, mamy trochę takie myślenie, bo na przykład jak ja mówię czasami, że mam małe mieszkanie. Mhm. A mieszkam w moim mieszkaniu i czasami po prostu biorę sobie ludzi, którzy mi sprzątają to mieszkanie. Mm-hmm. I ktoś mówi, dlaczego sobie mnie sprzątniesz? Ja mówię, bo w tym czasie pójdę do gabinetu i po prostu zarobię i na siebie, i na sprzątaczkę. No, i tak dalej. Tak. I jest, wiesz, jakby spoko, no nie? I, mm-hmm. i wszyscy zadowoleni. Jestem zadowoleni, moi pacjenci zadowoleni, on jest zadowolony, tak? Bo jakby pani też pracuje, ma swoje firmy. Wszyscy są zadowoleni, no, elegancko. I tak a ty to w dodatku nie lubisz. Ja w ogóle nie lubię sprzątać. No i dokładnie, ja też nie lubię i mam ale są osoby, które sytuację. Tak lubią sprzątać i jakby firma polega na tym, że sprzątają u ludzi. Też jest cudownie, okay. Tak? To nie tak, że ja zmuszam kogoś do sprzątania. No nie. Za darmo i po prostu. Tylko wszyscy są szczęśliwi, ojej. Tak? Wtedy. Jest cudownie. I tak samo jest z innymi specjalistami. Nie katujcie się tutaj samodzielnie. Korzystajcie z specjalistów, którzy się na tym znają. Życie poświęcić na tym, żeby być specjalistami w tej dziedzinie. Żeby wam było lepiej. No i tak by było lepiej. Dzięki za uwagę. Słuchajcie, widzimy się w następną środę, godzina 19, ale jesteśmy w drugim sezonie, który dotyczy tego, jak nie być dzbanem. Dzisiaj było o jedzeniu i żegnamy was serdecznie. Patryk Sobotka. Maciek Duczyński. Do zobaczenia, trzymajcie się. Ciao.